Jezus odprawił tłumy i poszedł z uczniami spotkać się na osobności w domu, prawdopodobnie w domu świętego Piotra. Jezus tam indywidualnie tłumaczy im znaczenie przypowieści. Jezus chce, żebyśmy wyszli od tłumu i poszli z nim do domu jego serca. Nie chodzi o to, żebyśmy uciekali od tłumu, od zgiełku, od codzienności, bo w tym przychodzi nam żyć. Ale chodzi o to, żeby nieustannie przebywać w sercu Jezusa, po to, żeby ten pokój dawać tłumom, a z tłumów Jezus zawsze czyni wspólnotę.